Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić kolejny z moich miniaturowych odbiorników, które posiadam w kolekcji, a m.in. jest to Unitra Eltra Eltra 50. Co ciekawe, odbiornik posiadam w oryginalnym opakowaniu, jakim był sprzedawany w sklepach. Jest to dokładnie mod 729. Odbiornik w oryginalnym opakowaniu, zachowany w stanie idealnym. Tak się mniej więcej prezentuje pudełeczko. To, że ona się w tej chwili błyszczy, jest obklejona taśmą klejącą w celu zabezpieczenia, bo się boczki tego opakowania rozkładały już niestety ze starości, więc je tak obklejam dookoła w celu zabezpieczenia. Pudełko naprawdę super się prezentuje. Rzadko kiedy można spotkać ten odbiorniczek z oryginalnym opakowaniu i co lepsze, posiada oryginalne dokumenty również wewnątrz, instrukcje obsługi, schemat, karty gwarancyjne, tak więc zapraszam do oglądania. A teraz pokażę Wam, co kryje wnętrze. Odbiornik obłożony przeze mnie pianką w celu zabezpieczenia, żeby nie uszkodził opakowania, jak również sam siebie. Radyjko w stanie bardzo dobrym, niezniszczonym, kompletnym oraz, jak widzicie, pełna dokumentacja od tego radia. Posiadamy kartę gwarancyjną. Radio zostało wyprodukowane 17 maja 1978 roku. Tu mamy numer karty gwarancyjnej. Numer fabryczny 0035. Karta nigdy nie użyta. Wszystkie kwitki kompletne, niewypełnione, nieoddarte. Tak więc to radyjko nigdy nie było naprawiane. Co tu jeszcze posiadamy wewnątrz? Instrukcja obsługi od zasilacza. Ciekawe. Prawdopodobnie ktoś posiadał również zasilacz i w tym pudełku trzymał również instrukcję od tego zasilacza. Książeczkę Unitra Eltra 50, instrukcja obsługi. Oryginalna, niezniszczona, z pożółkłymi karteczkami. Oczywiście, jak przystało na tamte czasy, posiadamy oryginalny schemat do tego radia. Za chwilkę Wam go pokażę. Co tu jeszcze mamy w tej instrukcji? Eksploatacje. Kupony. To by było już tutaj wszystko. Oczywiście, jak tak wspomniałem, przystało na polską produkcję. Z każdym odbiornikiem otrzymywaliśmy schemat, że w razie potrzeby naprawy, wymiany jakiegoś elementu, byliśmy w stanie ten element wymienić. To jest cały schemat tego radyjka. Jest na układzie TAR 611B, jako w pracy, jak tutaj chodzi o pracę wzmacniacza. W późniejszych wersjach pracował tu polski układ UL1490. Jako ciekawostka, co tu jeszcze się kryje w tym opakowaniu? Kolejna karta gwarancyjna.
Tryb odbiornika Eltra 50 MOT 729. A tutaj już widzimy, że radyjko musiało być reklamowane, bo ma wydarte dwie części. Teraz pytanie, czy jest to karta gwarancyjna od tego akurat radyjka. 20 kwiecień 76 rok, data zakupu. No zaraz się przekonamy. A tak oto prezentuje się radyjko Eltra 50. Posiada dwa zakresy, fale średnie oraz zakres długi, gdzie na sztywno ustawiona została Warszawa 1. Radyjko posiada oryginalną jeszcze opaskę na rękę, gumowa oczywiście, elastyczna, po tylu latach nic nie pęka, jest to elastyczne. Ładnie błyszcząca obudowa, błyszcząca ramka, niewytarta, ponieważ w dzisiejszych czasach można spotkać te odbiorniki z wytartym tutaj rantem, aż do białego plastiku. Jest to srebrno-czarny odbiornik. Tutaj się go od spodu otwiera. Z tyłu mamy przełącznik zakresów, fale średnie i długie, wyjście na słuchawki, logo, że to jest Unitra Eltra i koszyczek, gdzie wpinamy bateryjkę 9V, bo ten odbiornik pracuje na zasilaniu 9V. Zobaczmy tutaj numer seryjny, bo już możemy go zobaczyć. Czyli jest to ta duża karta gwarancyjna, czyli radyjko musiało być naprawione w serwisie. Ok, to zajrzyjmy do środka, pokażę Wam, co kryje wnętrze tego odbiornika, a potem spróbujemy go sobie uruchomić na baterii 9V, którą mam tutaj z boku już przygotowaną. Nie będziemy odpalać tego na zasilaczu, ponieważ może wprowadzać nam zakłócenia. Zwykła, klasyczna 9V bateria powinna nam tutaj wystarczyć. I teraz tak, aby bezpiecznie otworzyć to radyjko, nie uszkadzając delikatnych przewodów, które tutaj widzicie w tle, one są przymocowane do, przylutowane do głośniczka, jak również do tego gniazdka słuchawkowego, należy to gniazdko od słuchawek wysunąć. Ono się powinno teraz dać wysunąć i powinno być luźne. I w tym momencie możemy bezpiecznie obudowę ściągnąć. Powolutku się rusza, ale bardzo, bardzo ciężko. Jest mocno spasowane. Ok, ja to zrobię poza kadrem i za chwilkę do Was wracam. Jak widzicie, poza kadrem udało mi się wysunąć gniazdko słuchawkowe z tej części obudowy. Przyznam się, że bardzo mocno to gniazdko tutaj było spasowane, więc bardzo ciężko szło je wysunąć, więc pamiętajcie, jeżeli posiadacie taki odbiornik i chcecie go otworzyć, to w pierwszej kolejności bardzo delikatnie należy wysunąć to gniazdko, aby nie uszkodzić tych cienkich przewodów, które tutaj są od spodu podlutowane między układem wzmacniacza a głośniczkiem, ponieważ jak otworzycie, szarpniecie, możecie to rozerwać, no a potem musicie niestety to specjalnie polutować, sprawdzić, czy to będzie działało, więc narobicie sobie dodatkowej pracy. I teraz, jeżeli to gniazdko zesunęliśmy, pamiętajmy jedną rzecz. U góry tego odbiornika, gdzieś w tym rejonie i tym, są dwie plastikowe wypustki, które trzymią tą obudowę. W przypadku nowych odbiorników w dobrym stanie one są całe,
W przypadku starych odbiorników, które już dużo przeszły, często one są połamane bądź mocno wyszlifowane, nazwijmy to, i nie czynią już tak dobrze obudowy. A w tym przypadku, jeżeli tutaj podważymy od spodu, ten odbiornik również posiada też te plastikowe małe wypustki z jednej i drugiej strony, które czynią tył obudowy. Tak więc znowu na chwilkę Was zostawię, poza kadrem delikatnie to podważę i ściągnę, ponieważ nie chcę uszkodzić tej obudowy, a jest to odbiornik zachowany w bardzo dobrym stanie, więc otworzę go poza kadrem i Wam pokażę, o które łapki konkretnie mi chodzi, żebyście w przypadku swoich odbiorników, jak dostaniecie, traficie i zakupicie, żeby ich nie połamać. Tak więc za chwilkę wracamy z otwartym, tym czarnym tyłem obudowy. Ok, tak jak już obiecałem, poza kadrem delikatnie tą obudowę otwarłem. I proszę pamiętać jedną rzecz. Podważając tu od spodu, uchylmy lekko obudowę i przyciągnijmy ją do góry w celu wyhaczenia tych plastikowych mocowań. I takim to sposobem możemy ściągnąć tą część obudowy, nie uszkadzając plastikowych tutaj, jak widzicie, takich tych właśnie łapek, które trzymią tą obudowę na miejscu. Bo często, o, tutaj jest jedno miejsce, drugie, z drugiej strony trzecie i czwarte. Jeżeli nie zrobimy tego, tak jak wspomniałem, często te mocowania tutaj właśnie ulegają uszkodzeniu. No i ta tylna część obudowy jest bardzo ruchoma, często sama odpada, więc uważajmy. A tak oto prezentuje się odbiornik w swojej pełnej okazałości. Głośniczek Tonsilla, 40-ohmowy. Układ wzmacniacza. Możemy spróbować podejrzeć, co to się kryje pod tym kondensatorkiem. Co to jest za układ? TBA 790 LSB. Czyli zamiennik naszej polskiej Unitry. Tylko trzeba pamiętać, że tutaj w przypadku tego układu należy dokonać pełnej modyfikacji w podłączeniu dwóch wyprowadzeń, z tego co pamiętam, ale wszystko jest ujęte w dokumentacji technicznej, więc nie ma problemu, jeżeli o to chodzi. Do góry widzimy antenę ferytową, trymer dostrojczy do tej anteny, kondensator powietrzny regulujący, przełącznik zakresu, długie, średnie, potencjometr głośności zintegrowany z włącznikiem, filtry, tutaj znajdują się też diody pracujące w detektorze, nawet ją widać, proszę, dioda germanowa, tranzystorki BF214, to jest druga dioda. Filtr 103, 301, 102 i filtr 101. Kondensatorki jeszcze oryginalne, nie wymieniane przeze mnie, ale w momencie przeglądu spiszę sobie teraz ich parametry. I w chwili wolnej postaram się wziąć to radyjko na serwis i dla świętego spokoju po prostu wymienię te 6 kondensatorków elektrolitycznych na jakieś nowe, żeby to radyjko działało bez najmniejszego problemu kolejne kilkanaście lat. Tak, jest jeszcze ostatni rzut oka dla zainteresowanych, co kryje się wewnątrz. Zaznaczam, ja w tym radyjku jeszcze nie dokonywałem żadnych napraw. Tak jak je zakupiłem na naszym serwisie aukcyjnym, tak to radyjko u mnie w pudełku cały czas leży, jest dostępne w kolekcji i cieszy oko. Ok, zamknę radyjko i poza kadrem spróbujemy uruchomić radyjko podłączone z baterią 9V i zobaczymy, czy coś uda nam się
na zakresie fal średnich bądź średnich, czy w zakresie fal długich, coś nam tutaj złapać, więc składam obudowę poza kadrem i zaraz do Was wracam. Ok, tak już obiecałem, poza kadrem obudowę złożyłem delikatnie, żeby nie połamać wspomnianych zacisków. Założyłem gniazdko słuchawkowe na swoje miejsce oraz podłączyłem baterię 9V, żeby sobie zasilić to radyjko. Jeszcze możemy zamknąć je klapką od baterii, żeby nam bateryjka tutaj nie wypadła. Proszę. Mamy bardzo ładnie zamknięte i możemy spróbować to radio uruchomić. Spróbujmy włączyć najpierw zakres fal długich, czyli przełączamy na literkę D i potencjometrem głośności włączmy radyjko. Jak słyszymy, radyjko odbiera na zakresie fal długich pierwszy program polskiego radia. Jak widzicie, posiadam w pełni sprawny egzemplarz z zachowaniem 100% zachowaniem wszystkich elementów elektronicznych bez wymiany kondensatorów, tranzystorów, radyjko działa. To sprawdźmy. Zakres fal średnich. Przełączamy na S. Słyszymy szum. Zobaczmy, może coś złapiemy. Coś jest, coś złapaliśmy. Mamy kolejną stację na zakresie fal średnich. Zobaczmy, czy coś jeszcze złapiemy. To znaczy, mamy godzinę 23:50. Nie, nic więcej nie złapaliśmy.
jaką stację z Rosji udało się nam złapać. Tak więc widzicie, radyjko Eltra po tylu latach jest w pełni sprawne, działające, odbiera na dwóch zakresach, fal długich oraz fal średnich. Dokonywane były, z tego co widzieliśmy, dwie jakieś naprawy, ale to w tamtych latach, więc prawdopodobnie jakaś drobnostka mogła być wykonywana. A w chwili obecnej, po włożeniu baterii 9-woltowej, radio działa. Tak więc dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, obserwacji. Niebawem pojawią się kolejne ciekawe radyjka, również w bardzo dobrym stanie technicznym. Też pokażę, co kryje się w środku. Sprawdzimy ich działanie oraz przedstawię całą elektronikę z dokumentacją, którą też tutaj do tych paru egzemplarzy, tak takich dosyć dobrych, konkretnie w pudełkach, które posiadam, jest to Asia, Ela, Ada jeszcze, więc tutaj tych radyjek troszkę czeka, więc zapraszam do obserwacji kanałów i niebawem kolejne ciekawe eksponaty się pojawią na kanale. Tak więc dziękuję i pozdrawiam.